Dzień dobry, Jan Wojciechowski z tej strony firma Kormanek. Prezentujemy dzisiaj czołnik Arbos 3055, maszynę idealną do mniejszego i większego gospodarstwa, ale również perfekcyjną do prac komunalnych. Jest to połączenie prostoty, wydajności, jakości w jednej dobrze zaprojektowanej maszynie. Na przodzie, zamknięty pod maską, mamy bardzo prosty silnik, bez żadnego AdBlue, bez Common Raila, no prosty silnik, idealny do prac komunalnych, który nie będzie wymagać częstego serwisowania, po prostu nie ma się co tutaj zepsuć. Ciągnik jest idealnie oświetlony, mamy światła z przodu, po bokach i oczywiście w tyle. Dodatkowo, dzięki szerokiej kabinie widzimy perfekcyjnie, co się dzieje na przodzie, po bokach oraz w tyle. Szeroka kabina pozwala nam manewrować, dzięki czemu będziemy widzieć wszystko podczas pracy tym oto ciągnikiem. Jeżeli chodzi o niektóre cechy tego ciągnika, możemy tu wymienić przede wszystkim hydrauliczny wałek WOM, 12 biegów w przód i w tył, przednia i tylna blokada mechanizmu różnicowego, czy chociażby klimatyzacja, która jest w standardzie. Są to ze spokojem cechy, które zachęcą do przejrzenia naszej oferty. Jeżeli chodzi o dostępność tego ciągnika, mamy go od ręki u nas w firmie. Dostępny jest on w różnym wyposażeniu. Przede wszystkim różne wymiary opon, możemy dołożyć przedni TUS, przedni TUR, czy chociażby instalację pneumatyczną. Jeżeli chodzi o tył ciągnika, jest to generalnie standard jak w każdym innym ciągniku, czyli mamy wyjścia hydrauliczne, oczywiście mocowania, tylny TUS, ramkę na zaczepy, czy jak tutaj Państwo widzicie, jest jeszcze dostępna instalacja pneumatyczna jedno- i dwuobwodowa, montowana u nas w firmie. Jest to maszyna 50-konna, 4-cylindrowa o pojemności 3-4 litra. Także bardzo dobrze sobie poradzi z wieloma cięższymi pracami, ponieważ ma tą moc, aby cokolwiek unieść czy ciągnąć. Ciągnik rozwija zawrotną prędkość 40 km na godzinę. Dzień dobry, chciałbym zaprezentować Państwu zestaw komunalny, którą oferuje firma Kormanek. Na tym ciągniczku Arbos 3055 mam przyjemność Państwu zaprezentować pług firmy Samasz, polskiego renomowanego producenta. Jest to model City 200, bardzo popularny, lekki pług do odśnieżania. Jedną z ważniejszych cech tego pługa jest możliwość pracy w kilku pozycjach lemiesza. Od standardowej, ukośnej, poprzez pracę w tak zwaną strzałkę lub w literkę V. Maksymalna szerokość tego pługa to 200 cm. Przy maksymalnym złożeniu tego pługa otrzymujemy szerokość 175 cm. Listwa odśnieżająca jest wykonana z gumy o grubości 30 mm, aczkolwiek do wyboru jest kilka wariantów poprzez listwy z dodatkiem korundu czy z tworzyw sztucznych. Ważną cechą tego pługa jest zabezpieczenie przeciążeniowe. Listwa odśnieżająca zabezpieczona jest sprężynami odginającymi się w razie uderzenia w jakąś przeszkodę. Kolejnym zabezpieczeniem tego pługa są śruby ścinalne. W przypadku uderzenia w dużą przeszkodę następuje ich ścięcie. Pług ten jest wyposażony w celu bezpieczeństwa światła obrysowe, ale również może być wyposażony dodatkowo w chorągiewki ostrzegawcze. Kolejnym wyposażeniem dodatkowym, które możemy domówić sobie do tego pługa, są kółka podporowe oraz ślizgi. Do sterowania pługiem City 200 służy nam ten oto sterownik. Jest on połączony z elektrozaworem umieszczonym na pługu. Bardzo ciekawym rozwiązaniem tego sterowniczka jest to, że można go na magnes przyczepić do dowolnego elementu metalowego w kabinie. Sterownik również umożliwia nam załączenie świateł obrysowych na pługu. Z tyłu ciągnika mamy zawieszoną posypywarkę piasku i soli polskiego producenta firmy Dexform. Pojemność tej maszyny to 380 litrów, maksymalna ładowność 550 kg. Posypywarka ta jest wyposażona w jedną tacz rozsiewającą z tworzywa sztucznego, składająca się z trzech łopatek ze stali nierdzewnej. Maszyna ta jest napędzana od wałka WOM ciągnika, ale również występują wersje o napędzie hydraulicznym. Szerokość robocza maszyny to jest od 1 metra do 12.
Można to regulować w bardzo prosty sposób poprzez boczne osłony lub osłonę tylną. Wyposażeniem standardowym jest sito wstępnego przesiewu oraz kesson zapobiegający zakleszczeniu się np. piasku ze solą. Rozsiewacz ten jest wyposażony w ruchomą wibracyjną podłogę oraz drabinka, która pozwala swobodne osypywanie się piasku z solą na tarczę. Na wyposażeniu standardowym znajdziemy światła drogowe oraz światło ostrzegawcze, jak również plandekę, którą mocuje się w tych miejscach. Ta dźwignia służy do mechanicznej, płynnej regulacji wydatku stosowanej mieszanki. Kółka transportowe. Po zakończonym sezonie możemy maszynę odtransportować do magazynu w łatwy sposób. Jeżeli podobał się Wam nasz filmik, zostawcie lajka. Chcielibyście zobaczyć film o podobnej tematyce? Zostawcie komentarz. A jeżeli chcielibyście być na bieżąco z naszymi filmikami, nowościami, zasubskrybujcie kanał i koniecznie kliknijcie w dzwoneczek.